Jenna Ortega była weganką przez bardzo długi czas, aż zaczęła kręcić zdjęcia do serialu Wednesday w Rumunii. Jest teraz peskatarianinem. Ujawniła w wywiadzie dla Teen Vogue, że gdy była młodsza, przeprowadzała sekcję zwłok małych zwierząt, a dokładniej martwych jaszczurek, które znajdowała na swoim podwórku. W rzeczywistości nie zabijała zwierząt, używała tylko tych, które znalazła martwe. Popularność Jenny nie jest żartem. Po premierze na Netflixie jej konto na Instagramie zyskało ponad 10 milionów obserwujących w 10 dni. Obecnie ma łącznie 40 milionów obserwujących. Tak jak wszyscy inni, Jenna ma swoje upodobania i antypatie, jeśli chodzi o wybory żywieniowe. Jako entuzjastka czekolady wyznała, że jej ulubione smaki przy wyborze lodów to brownie z czekoladą i ciasto z kawałkami czekolady. Jednym z jej hobby jest pisanie. Powiedziała, że uwielbia pisać o wszystkim i jest to dla niej świetny sposób na relaks. Ma obsesję na punkcie Stranger Things. Powiedziała w wywiadzie, że podąża za wszystkimi teoriami na temat serialu i z niecierpliwością czeka na kolejne sezony. Jest pochodzenia meksykańskiego i portorykańskiego. Jej ulubionym filmem jest Król Lew. Gdy Jenna miała kilka lat, jej mama opublikowała wideo z dziewczynką na swoim profilu na Facebooku. Nagranie zyskało popularność i Ortega otrzymała dzięki niemu swoje pierwsze propozycje reklamowe. Wystąpiła m.in. w promocji McDonald's. Ortega wystąpiła w takich horrorach jak Opiekunka, Demoniczna Królowa, Naznaczony, Rozdział 2, Studio 666, Krzyk 5 oraz X i z takim kinem jest głównie kojarzona. Na dużym ekranie zadebiutowała jednak w filmie Marvela Iron Man 3, gdzie zagrała córkę wiceprezydenta. Niewielka to była rola, ale za to w hollywoodzkim superhicie. Dorastając w południowej Kalifornii, Jenna uczęszczała do szkoły publicznej, dopóki nie została obsadzona przez Disneya w serialu Stuck in the Middle. Od tego czasu musiała uczyć się w domu przez większość lat licealnych ze względu na charakter jej kariery aktorskiej. Jest dumnym ambasadorem UNAIDS. Aby uczcić swojego zmarłego dziadka, który zmarł na AIDS, Jenna ściśle współpracowała z UNAIDS, aby pomóc w podnoszeniu świadomości na temat choroby. Jenna Ortega ma 155 cm wzrostu. Jej poranna rutyna jest bardzo prosta, składa się z mycia twarzy żelem oczyszczającym i nawilżającym. Ponadto jest wielką fanką oleju kokosowego do włosów. Jenna Ortega jest jednym z sześciorga rodzeństwa. Ma 3 siostry i 2 braci. Jenna miała zaledwie 13 lat, kiedy została dziecięcą gwiazdą Disneya dzięki roli Harley Diaz w Stuck in the Middle. Jej postać jest aspirującą wynalazczynią, która składa gadżety, aby poradzić sobie z życiem w dużej rodzinie. Dla wielu aktorów nie ma lepszego uczucia niż uznanie za ciężką pracę. Jenna była 3-krotnie nominowana do nagrody dla najlepszego młodego aktora przyznawanej przez Imagen Foundation i ostatecznie odebrała tę nagrodę w 2018 roku. Wydaje się, że nic nie jest w stanie jej przestraszyć. W jednym z wywiadów mówiła, że na planie Krzyku ciągle się śmiała. W prawdziwym życiu obawia się jednak stawiania czoła swoim słabościom, odtrącenia, tego, że nie znajdzie prawdziwej miłości, a także utraty kogoś bliskiego. Jak widać, nawet królowa horrorów też się czegoś boi.